Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiejszy temat, ciśnienie tętnicze, jak utrzymać je pod kontrolą. Dla tych z Państwa, z którymi nie miałem wcześniej okazji się spotkać, nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym fitoterapeutą, jestem twórcą zasad medycyny fundamentalnej, czyli zasady, według której organizm człowieka jest pierwszym i najważniejszym lekarzem w chorobach przewlekłych, a nasze zachowania, dieta, odpowiedni sen, relaks, aktywność fizyczna to ci najważniejsi, pierwsi lekarze, abyśmy nie zachorowali na choroby przewlekłe, bądź wprowadzili w organizm dobrostan. I dopiero kiedy ta technika jest nieskuteczna, dopiero wtedy w chorobach przewlekłych powinniśmy rzeczywiście wprowadzać lekarstwa. Nie dotyczy to oczywiście, Szanowni Państwo, w jakichś zaawansowanych postaci różnych dolegliwości, w tym również, jeżeli mamy kogoś z ciężkim nadciśnieniem, te skoki są duże, no to też powinniśmy od razu zareagować. I tutaj od tego jest medycyna klasyczna i leki w przeciwieństwie do ziół. No i tutaj, tak jak Państwo wiecie, ja nie przepadam za lekami, ale muszę przyznać, że jeżeli mamy kogoś bardzo chorego, to my nie zaczniemy go leczyć ziołami, tylko będziemy chcieli poprawić szybko jego stan zdrowia, więc pewnie zastosujemy jakieś podstawowe leki przeciwnadciśnieniowe, ale w międzyczasie proszę zawsze pamiętać, że powinniśmy zastosować pewne podstawowe, elementarne zasady powrotu do zdrowia. I zaraz sobie o nich opowiemy, co to są zasady, jak powinniśmy o siebie zadbać, ale najpierw wprowadzimy kilka definicji, żebyśmy wszyscy rozumieli, na czym polega to ciśnienie i co to jest to nadciśnienie i jak możemy sobie opisywać ten cały proces. Nadciśnienie tętnicze w medycynie nazywamy chorobą. Tak naprawdę nadciśnienie tętnicze jest jakimś stanem, w którym jeden z parametrów, które mierzymy w naszym organizmie jest, i tutaj jest opinia środowiska lekarskiego, nieprawidłowa. Oczywiście z doświadczenia wiemy, że jeżeli skoczy nam ciśnienie, to jest objaw czasem nawet zagrażający naszemu zdrowiu i życiu, dlatego że jeżeli mamy osobę z predyspozycją do skoków ciśnienia i to ciśnienie skoczy nam do 200 na 140, no to wiemy, że tak wysokie ciśnienie może być niebezpieczne, więc powinniśmy zareagować. I to jest dużo groźniejsza sytuacja jako stan nagły od tego, że ktoś sobie zje więcej na obiad i kolację niż zwykle, tak? Czyli to jest taki stan, w którym my powinniśmy bardzo szybko zareagować, nie czekać, aż nam przejdzie, bo no niestety taki stan wysokiego nadciśnienia może być niebezpieczny. Co warto wiedzieć od strony statystyki tego parametru, jakim jest ciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze ze względu na rozpowszechnianie pozostaje jednym z najważniejszych wskaźników, czynników ryzyka przedwczesnych zgonów na świecie. I tu jest też bardzo ważne, że dotyczy to również pacjentów w wieku podeszłym. Nadciśnienie, my sobie dzielimy to nadciśnienie na różne rodzaje tego nadciśnienia. Nadciśnienie pierwotne, Szanowni Państwo, to jest 90-95% przypadków tego nadciśnienia to jest wtedy, kiedy my tak naprawdę jako lekarze no nie wiemy, co jest powodem takiej sytuacji. Zazwyczaj takie nadciśnienie rozwija się przez wiele lat, aż do takiego wzrostu wartości ciśnienia krwi, które już uznajemy, że jest nadciśnienie. My sobie to parametryzujemy. Także tutaj wśród czynników nadciśnienia pierwotnego wymienia się różne czynniki genetyczne i czynniki środowiskowe. Natomiast nadciśnienie wtórne, czyli to w mniejszości, to takie, które znamy lub przynajmniej uważamy, że znamy, jaka jest przyczyna zbyt wysokiego ciśnienia krwi. Czyli mamy na przykład jakąś niewydolność nerek, jakieś choroby nadnerczy,
możemy mieć zwężenie tętnic nerkowych, możemy być leczeni kortykosteroidami, możemy mieć jakieś zwężenia aorty, możemy mieć nadciśnienie tarczycy. W związku z tym mamy nadciśnienie wtórne, które jest spowodowane jakimś problemem zdrowotnym. Wysokość ciśnienia tętniczego, czyli jeżeli wzrasta nam ciśnienie, to mamy wprost liniowy związek ze wzrostem śmiertelności i zapadalności na choroby układu krążenia. Z oczywistych względów, szanowni państwo, są naczynia krwionośne i serce. Parametr ciśnienia tętniczego jest parametrem układu krążenia. W związku z tym, patrząc z tej perspektywy, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest zbyt wysokie ciśnienie, to serce po prostu bardzo ciężko pracuje. Także to jest taka wprost liniowa korelacja. To nasza częstość występowania nadciśnienia w Polsce delikatnie wzrasta. To nie jest jakiś taki gigantyczny wzrost, no ale parę procent w ciągu ostatnich lat ta częstość występowania nadciśnienia w Polsce wzrasta. Samo rozpoznanie nadciśnienia to jest powtórzenie badań, czyli jeżeli mamy co najmniej dwa pomiary dokonane podczas co najmniej dwóch różnych wizyt u lekarza i w trakcie tych dwóch różnych wizyt mamy pomiary, w których ciśnienie skurczowe jest równe lub wyższe 140, a rozkurczowe 90, czyli 140 na 90 to jest ta wartość graniczna. Jeżeli mamy wyższe i mamy dwa takie kontrolne badania i to ciśnienie jest wyższe, pewno, że wiecie państwo, mówi się, że biały kitel czyni cuda, tak? Czyli wszystkim nam skacze ciśnienie. To jest bardzo trudna diagnostyka. Tak naprawdę to nadciśnienie powinniśmy sprawdzać w warunkach spokoju, kiedy nie ma czynnika sprawczego, bo każdemu z nas może skoczyć to ciśnienie z powodu stresu. No i oczywiście takie prawidłowe ciśnienie, idealne ciśnienie, które powinno być, to jest mniej więcej 120-130 na 80-85. 120 na 80, 130 na 85 to jest to takie ciśnienie prawidłowe, nazwijmy to. Natomiast jeżeli to ciśnienie nam skacze, czyli mamy 140 na 90 lub wyższe, to wtedy, szanowni państwo, lekarz, i to dwukrotnie, wtedy możemy rozpoznawać nadciśnienie tętnicze. Jeżeli chodzi o badania dodatkowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym, to warto zwracać uwagę na takie podstawowe badania i sobie diagnozować, rozszerzać tą diagnostykę, dlatego że takie podstawowe badania, na które zwracacie państwo uwagę i również lekarz powinien, to jest morfologia krwi, to jest glukoza, czyli poziom cukru, można zrobić test obciążenia glukozą, poziom sodu, poziom potasu, kreatynina i TSH. Tak, czyli sprawdzamy, czy mamy jakąś niewydolność nerek, nie mamy jakichś zaburzeń elektrolitowych, czy nie mamy cukrzycy, czy nie mamy nadczynności tarczycy. Dodatkowe badania, które mogą się pojawić, czyli takie bardziej zaawansowane, no to jest też badanie USG nerek na przykład z Dopplerem tętnic nerkowych i badanie dna oka. Jest to o tyle ważne, że można zdiagnozować, czy nie mamy nadciśnienia spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych. Tak to jest, że to zwężenie tętnic nerkowych powoduje wydzielanie pewnych substancji, które skutkują wzrostem ciśnienia. Tak? A badanie dna oka daje nam informację, czy nie mamy tego nadciśnienia, czy to jest nadciśnienie, które już było wcześniej, jakie jest zaawansowanie tego nadciśnienia, jakie zmiany naczyniowe już prawdopodobnie występują w naszym organizmie i jakie są zagrożenia. To jest bardzo ważne badanie, badanie dna oka, bardzo proste zresztą, badanie, na które pacjent powinien być skierowany. No i są różne rozszerzone badania, na przykład badania dopplerowskie tętnic szyjnych, badania holterowskie, 24-godzinne EKG i tak dalej, czyli takie różne badania diagnostyczne, które pomagają nam uszczegółowić, co jest nieprawidłowe w naszym organizmie.
Czyli zaczynamy zawsze od jakichś podstawowych rzeczy i później stopniowo rozszerzamy diagnostykę. Szukamy odpowiedzi, czy jest jakiś powód tego nadciśnienia. Stadia kliniczne, to znaczy jak jest choroba, to stadia kliniczne oznaczają, jakie ten pacjent ma objawy tej choroby. Czy on w ogóle ma jakiekolwiek objawy, czy one już występują, czy nie. Czyli mamy, czy choroba, już wiemy, że coś się tam dzieje, tak jak z cukrzycą, ale jeszcze nie mamy zmian w narządach, czy już mamy jakieś zmiany narządowe. No i pierwsze stadium to jest choroba niepowikłana. Różne takie podstawowe elementy tej choroby występują. Tak właściwie tam się żadne objawy jeszcze nie pojawiają. Stadium drugie to są powikłania już narządowe. I to jest na przykład przewlekła choroba nerek lub niepowikłana cukrzyca. No i stadium trzecie to już jest jawna choroba nadciśnieniowa z powikłaniami w postaci chorób sercowo-naczyniowych lub różnymi powikłaniami, na przykład bardzo zaawansowaną niewydolnością, przewlekłą niewydolnością nerek, czy cukrzycą z powikłaniami. I to oczywiście, tak jak Państwo wiecie, ja często to tłumaczę, my lekarze szukamy pewnego schematu nazywania poszczególnych stadiów choroby, żeby nam było łatwiej komunikować się między sobą, żeby nam było łatwiej dobrać sposób leczenia do stadium zaawansowania danej choroby. Dzisiaj tak trochę więcej tej medycznej, takiej nazwijmy to medycznego elementarza, żebyście Państwo też sobie próbowali uświadomić czy zrozumieć, na czym ta praca lekarza w tym wypadku polega, dlaczego on zaczyna od podstawowych badań i później je rozszerza. Jeżeli chodzi o choroby, przykładowe choroby, które zdarzają się przy nadciśnieniu, to one są bardzo różne. Ich przebieg i rokowanie jest też różne, czyli bardzo dokładny pomiar zaawansowania danego powikłania, danej choroby towarzyszącej nadciśnieniu tętniczemu ułatwia nam rokowanie i określenie zaawansowania i dalszego przebiegu choroby. Czy mamy jedną chorobę, czy mamy kilka nakładających się różnych dolegliwości. To oczywiście zależy od bardzo wielu czynników, czyli od naszej predyspozycji, ale też od naszego zachowania zdrowotnego. Czy my ignorujemy to, że jesteśmy chorzy i sobie nadal szkodzimy, na przykład, nie wiem, jesteśmy otyli, mamy nieprawidłową wagę ciała, palimy papierosy, nadużywamy alkoholu, w ogóle nie mamy żadnej aktywności fizycznej, tak? I bardzo wiele osób jest bardzo zdziwiona, że ma 40 lat i w takim stanie jest ciężko chorym człowiekiem, który jest bliski śmierci. Bardzo takie to jest dla mnie dziwne. Muszę Państwu powiedzieć, przez tyle lat przecież jestem lekarzem, że obserwuję, że ludzie się dziwią, że jak ważą zamiast 65 czy 80 kg 100 czy 120 kg, kiedy to serce jest bardzo obciążone otyłością, bardzo są zdziwieni, że są chorzy w ogóle na cokolwiek. Dzisiaj miałem taki przypadek pani, która jest w gigantycznym stresie, waży o lekką ręką 50 kg więcej niż powinna. Bardzo była zdziwiona, że dostała skierowanie do kardiologa na gruntowną diagnostykę kardiologiczną, ponieważ jestem pewny, że tej osobie grozi nagła śmierć z powodu zatrzymania krążenia, udaru mózgu bądź zawału serca, jeżeli nadal będzie dbała o siebie w taki sposób. No i pani jest bardzo zdziwiona, jak to ja nigdy na nic nie chorowałam, jak to ja do kardiologa. Tak? Serce już jest na wykończeniu, naczynia krwionośne są zniszczone, a pani jest zdziwiona. Co prawda zwiększyła już o 5 rozmiarów swoje ubrania w ciągu ostatnich 2 lat, ale przecież to żaden problem, żeby palić papierosy i być otyłą osobą. Tak? No zwróćcie uwagę, no po prostu czasem ręce opadają, tak? I spotykamy się przecież codziennie z takimi sytuacjami i
no troszkę rozsądku, szanowni państwo, tak? Troszkę rozsądku w tym wszystkim nam jest potrzebne, bo jeżeli nie będziemy o siebie dbali, jeżeli to nadciśnienie będzie się rozwijało, czyli tak naprawdę nie będziemy starali się, jak nie potrafimy wyleczyć nadciśnienia, to przynajmniej będziemy starali się utrzymać go na tym minimalnym poziomie, to pojawią się różne problemy zdrowotne. Na przykład będziemy stopniowo tracili wzrok, bo będzie niszczenie tarczy nerwu wzrokowego, będzie zaawansowana retinopatia, będzie cukrzyca, która będzie towarzyszyła nadciśnieniu i będą różne dziwne powikłania, mikro i makro angiopatie, włącznie z koniecznością amputacji palca czy stopy. Tak? No muszę państwa troszkę wystraszyć, żebyście państwo po prostu spojrzeli w lustro i powiedzieli sobie: super, dbam o siebie, jestem osobą, która poważnie potrafi podejść do swojego zdrowia, szanuję swój organizm, tak, i o niego dbam, a nie staniecie przed lustrem i powiecie: wybaczcie kolokwializm, mam wywalone, mam nadciśnienie, palę papierosy, no i co z tego? Chciałabym żyć 120 lat, rewelacja. Także mogą pojawić się jawne choroby układu sercowo-naczyniowego i nerek, tak? Czyli może pojawić się zagrożenie udarem, czy to krwotocznym, czy niedokrwiennym. Może pojawić się choroba wieńcowa, która będzie nasilała się, czyli pojawi się ta dławica piersiowa, aż w końcu może się to skończyć zawałem serca. Pojawią się blaszki miażdżycowe, ponieważ będą błędy dietetyczne i stan zapalny naczyń krwionośnych. Pojawi się niewydolność serca, a jakieś wady zastawkowe, przerost mięśnia serca i tak dalej, tego typu rzeczy. Pojawią się również choroby tętnic obwodowych, które po prostu będą osłabione. Do tego jeszcze, jak będzie miażdżyca, to będą bardzo kruche. No i może pojawić się migotanie przedsionków jako jedna z form zaburzeń funkcji komórek mięśnia sercowego. One po prostu chorują i dają nam tak znać, że ten układ bodźcoprzewodzący w sercu nie działa prawidłowo. Wróćmy teraz troszeczkę do terapii i przejdziemy sobie później do suplementacji. Czyli wiemy, jak wygląda definicja nadciśnienia, wiemy, czym grozi brak prawidłowej reakcji na ten objaw, jakim jest skok ciśnienia, szukanie tego rozwiązania i po prostu dbałaś o siebie. No dobrze, czyli podstawowym celem terapii pacjenta, u którego występuje nadciśnienie, jest zmniejszenie śmiertelności. Czyli lekarze i wszystkie osoby, które dbają o państwa zdrowie, jak macie nadciśnienie, chcą, żebyście żyli dłużej w zdrowiu, a nie umarli przedwcześnie. Taki w skrócie jest cel. Czyli w szczególności leczenie powinno doprowadzić do normalizacji, czy przynajmniej obniżenia tego nadciśnienia w kierunku takiego stanu, kiedy byliście zdrowi i tego nadciśnienia nie mieliście. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tabelki to jest tylko statystyka, szanowni państwo. Pozwolę sobie tutaj na taki żart. Jak człowiek stoi koło stołu, to statystycznie stół ma trzy nogi i człowiek ma trzy nogi. Statystyka służy tylko do tego, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku idziemy. Dlaczego mówię o normalizacji ciśnienia do wartości, które uznajemy za prawidłowe u danej osoby? Bo może się okazać, że prawidłowe ciśnienie krwi dla tej osoby to nie jest 120 na 80, tylko na przykład 100 na 70. Są takie osoby, może nawet wśród nas, których ciśnienie prawidłowe, kiedy się dobrze czują, po prostu jest niższe. Dla takiej osoby już ciśnienie 130 na 90 to już jest bardzo wysokie ciśnienie. Dlatego ten wywiad, rozmowa z tym pacjentem jest w tym wypadku taka ważna. Może się pojawić sytuacja, kiedy mamy osobę, u której zastosujemy jakieś leczenie i zastosujemy zbyt silną mieszankę leków i ta osoba ma problemy, dlatego że bardzo mocno, za mocno obniżyliśmy ciśnienie i ta osoba może mieć problemy, na przykład może mieć hipotonię ortostatyczną, czyli może wstać z krzesła i stracić przytomność, bo ma za słabą pracę serca i za małe ciśnienie krwi
żeby doprowadzić krew do mózgu. I to jest niestety błąd, szanowni państwo, jak zastosujemy zbyt silne bądź nieprawidłowe, nieadekwatne do zdrowia danej osoby leczenie. Jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne, my nie będziemy się tutaj w to bawić. Ono jest, jest wiele grup leków hipotensyjnych. W medycynie klasycznej uważa się, szanowni państwo, że jeżeli u kogoś wystąpiło już nadciśnienie, to zazwyczaj usłyszymy od lekarza, będzie pani, będzie pan brał już te tabletki do końca życia. Szanowni państwo, podkreślam, to wcale nie musi być prawda. W bardzo wielu przypadkach nadciśnienie da się wyleczyć. To po prostu zależy od wielu czynników, a co najważniejsze, muszę państwu powiedzieć, to zależy od postępowania pacjenta. I tutaj jest gigantyczna rola pacjentów w leczeniu nadciśnienia. A to leczenie nadciśnienia i ta rola pacjenta to jest to leczenie niefarmakologiczne, czyli tak zwana zmiana stylu życia. Czyli jeżeli państwo zaczniecie o siebie dbać, jeżeli będziecie wspomagali się odpowiednią dietą, będziecie wspomagali normalizację pracy układu krążenia, pracy nerek, zmniejszenie stresu, będziecie mieli zbilansowaną, zróżnicowaną dietę, a w niektórych sytuacjach będziecie uzupełniać witaminy i minerały, kiedy macie zaburzenia wchłaniania, kiedy macie duże zaburzenia i niedobory, to jest duża szansa, że uda wam się wyleczyć z nadciśnienia. Ja mam bardzo wiele takich osób w cudowny sposób wyleczonych z nadciśnienia, które tego nadciśnienia nie mają. Bardzo ważny element to jest normalizacja masy ciała. Szanowni państwo, jest bardzo wiele różnych badań klinicznych potwierdzających, że zmiana diety i normalizacja masy ciała w bardzo wielu przypadkach pozwala na wyleczenie z nadciśnienia. Również zmiana zachowań dietetycznych. I tutaj ostrzegam państwa, że zmniejszenie spożycia tłuszczów to jest zmniejszenie spożycia tłuszczów, które nam szkodzą. A szkodzi nam margaryna, tak? I szkodzą nam nieprawidłowo dobrane tłuszcze, nawet niektóre oleje roślinne zawierające dużo kwasów omega-6. Oczywiście bazą, taką idealną bazą żywienia, która potrafi poprawić pracę serca i poprawić jakość pracy i budowę naczyń krwionośnych, to jest dieta, której bazą są kwasy omega-3, a więc ryby i owoce morza w połączeniu z warzywami, szanowni państwo. Wcale zbyt duża ilość owoców nie jest przyjacielem człowieka, dlatego że w owocach jest bardzo dużo fruktozy. Fruktoza zmienia metabolizm wątroby, dochodzi do niealkoholowego stłuszczenia wątroby i nagle się okazuje, że ktoś wcina dużo owoców, uważa, że się zdrowo odżywia, a jednak jest chory. Więc kategorycznie, szanowni państwo, na dużej kartce nad łóżkiem proszę sobie napisać owoce morza, ryby i warzywa. To jest podstawowa dieta kardiologiczna. W tej chwili nawet modnym stało się podawanie orzechów czy różnych dodatków dietetycznych. Sam byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że w ogóle parę lat temu w kardiologii nareszcie zaczęło się mówić o prawidłowym odżywianiu. No i oczywiście, szanowni państwo, przypominam, że są takie badania na grupie etnicznej, na Eskimosach i na Masajach, które to grupy udowodniono, że poprzez sposób swojego odżywiania dużo rzadziej chorują na choroby kardiologiczne i na udar mózgu. I proszę zwrócić uwagę, że Eskimosi nie wcinają zieleniny, tylko wcinają omega-3, czyli łapią te ryby i foki, jedzą dużo tłuszczu, a nie chorują na udar mózgu i zawał serca. Także pamiętajcie, że nie wszystkie tłuszcze są złe. Niektóre są wręcz zbawiennie zdrowe. Podkreślam to i będę to zawsze pamiętał, żebyście państwo zapamiętali to i w swojej diecie, w swojej lodówce przechowywali rzeczy naprawdę wartościowe, a omijali te, które wam szkodzą.
wbrew pozorom, a piramida żywieniowa, którą nam rekomendują władze Instytutu Żywności i Żywienia, nie jest wcale najzdrowszą dietą na świecie. Bardzo ważnym elementem zdrowotnym jest ograniczenie spożycia alkoholu i soli. To jest bardzo ważny element, szanowni państwo. Jeżeli komuś zależy na zdrowiu, na życiu, to nadużywanie alkoholu i soli w przypadku nadciśnienia, czyli jakiś tam objaw zaburzeń funkcji metabolicznych organizmu, musicie o tym pamiętać. Kategoryczne zaprzestanie palenia papierosów. Muszę państwu powiedzieć, że zdarzało mi się, że jeżeli umówiłem się z pacjentem, że rzuci palenie i będziemy kontynuowali leczenie, to jak ktoś rzuci palenie, to możemy się spotykać i kontynuować leczenie. Natomiast jeżeli się z kimś umawiam i ta osoba nie rzuca palenia papierosów, to bardzo uprzejmie zwracam się z prośbą do takiej osoby, aby zmieniła lekarza. Dlatego, że nie jestem w stanie leczyć człowieka, który nie szanuje relacji między terapeutą a pacjentem. To jest złamanie warunków umowy. Nie można w ten sposób poważnie traktować kogoś, kto po prostu o siebie nie dba. I tak jak muszę państwu powiedzieć, jest bardzo wiele takich niuansów jakichś dietetycznych, zdrowotnych. No to muszę państwu powiedzieć, że jeżeli rozmawiam z kimś, przyjdzie na pierwszą wizytę i przyzna się, że pali papieros, to warunkiem kontynuacji leczenia, żebyśmy mogli ze sobą nadal kontynuować pracę nad poprawą zdrowia tego człowieka, jest kategoryczne zaprzestanie palenia tytoniu. I trzymam państwa za słowo, jeżeli chcecie dbać o swoje zdrowie i palicie papierosy, to proszę kategorycznie i natychmiast po prostu te papierosy wyrzucić i już nigdy więcej do ust ich nie wkładać. I mowa tutaj również o papierosach elektronicznych, szanowni państwo. To jest bzdura, że papierosy elektroniczne nie są szkodliwe. Warunkiem dobrego zdrowia jest również odpowiednia aktywność, systematyczna aktywność fizyczna, szanowni państwo. Muszę państwu powiedzieć, że naprawdę jest bardzo, bardzo wiele różnych ciekawostek, badań. Łącznie z tym, proszę sobie wyobrazić, że są badania, które mówią o tym, że jak połączy się aktywność fizyczną i nawet takie odżywki białkowe, które stosujemy w sporcie wyczynowym, czy w kulturystyce, czy nawet takiej zwykłej, nie wiem, w crossficie i tak dalej, to udowodniono, że stosowanie tych odżywek białkowych potrafi delikatnie zmniejszyć ciśnienie krwi przy prawidłowej aktywności fizycznej. I tu chodziło nawet nie o tą aktywność fizyczną, tylko właśnie o to prawidłowe podawanie różnych substancji odżywczych u tych osób. No dobrze, no to następna rzecz, która w kolejce czeka, to jest suplementacja ekstraktów ziół i roślin, które stosujemy w suplementacji u osób z nadciśnieniem. Cztery mieszanki tych ziół, które króciutko państwu przypomnę. Pierwsza to jest Opticardio, czyli to jest mieszanka, o której bardzo często rozmawiamy. Ja będę skupiał się bardziej na roślinach, które tutaj są. Co państwo tutaj znajdujecie? Znajdujecie rośliny, które mają bardzo silny wpływ poprawiający metabolizm komórek śródbłonka naczyń krwionośnych, pracę mięśnia sercowego i wsierdzia, czyli tej błonki, która wyścięła serce w środku, żeby to wszystko było elastyczne, żeby mięsień serca pracował prawidłowo. Tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę na dwa elementy. To jest ekstrakt z głogu i ekstrakt z sosny śródziemnomorskiej, a właściwie ekstrakt z kory sosny śródziemnomorskiej. Muszę państwu powiedzieć, że już same te dwa składniki, głóg i sosna śródziemnomorska, stanowią tak wspaniałe połączenie dla osób, które szukają rozwiązania, które wzmacnia pracę serca, że można by to nazwać, gdybyśmy chcieli wybrać wśród roślin, wśród ziół coś, co miałoby najwspanialszy wpływ na nasze serce,
to głóg i sosna śródziemnomorska to są te dwa najwartościowsze. Może jeszcze kilka byśmy mogli znaleźć, które też w synergii są. No i tutaj zobaczcie, jak się tak poszuka. To jest jeszcze tak szałwia czerwonokorzeniowa i do tego jest jeszcze ekstrakt z winorośli zawierający resweratrol. Z tym resweratrolem, szanowni państwo, warto pamiętać, będą się kojarzyły różne sytuacje, bo jeszcze do tego warto po prostu dodać dużą dawkę resweratrolu, o czym zaraz wspomnę. Sam resweratrol to jest substancja, która stała się gwiazdą, trochę tak jakby zdobyła Oscara, jako substancja o silnych właściwościach antyoksydacyjnych u osób z chorobami naczyń krwionośnych, czyli osób zagrożonych zawałem serca i udarem mózgu. A stała się gwiazdą z powodu paradoksu francuskiego, czy fenomenu polegającego na tym, że przy nieprawidłowej diecie, nawet takiej diecie czasem nazwijmy to tłustej, która zawierała różne niezdrowe rzeczy, w momencie kiedy Francuzi czy Włosi wypijali dużo czerwonego wina, to z jakiegoś powodu wypijanie tego czerwonego wina spowodowało, że oni rzadziej, pomimo błędów dietetycznych, chorowali na udar mózgu i zawał serca. No i bardzo długo szukała medycyna odpowiedzi, co to takiego jest. No i okazało się, że w czerwonym winie, w ekstrakcie z winorośli są substancje takie jak resweratrol, które odpowiadają, to zresztą to nie jest jedyna substancja, która oczywiście za niego odpowiada. Paradoks francuski, bardzo, bardzo ważny fenomen leczenia chorób serca i zapobiegania zawałowi i udarowi mózgu. Nie bez przyczyny, ponieważ rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, że ta cukrzyca jest tak bardzo niebezpieczna dla serca człowieka i dla naczyń krwionośnych. Każda osoba, której chociaż troszkę zależy na zdrowiu serca i naczyń krwionośnych, musi pamiętać, przepraszam, o tym, żeby sobie stosować zioła i odpowiednią dietę, które normalizują poziom glukozy we krwi. To jest w ogóle warunek, niezbędny warunek, taki fundamentalny warunek zdrowia. Czyli poziom cukru we krwi musi być prawidłowy. I to tak naprawdę, szanowni państwo, w cukrzycy typu drugiego zależy wprost od naszych zachowań zdrowotnych. Czyli tak na 99%, szanowni państwo, to czy ktoś ma problem z cukrzycą typu drugiego, czy nie, to później jak ona się rozwija, zależy wyłącznie od nas. I to, czy będziemy musieli brać leki, czy nie, to już jest pikuś. Tak naprawdę aktywność fizyczna, odpowiednia dieta czy stosowanie odpowiednich ziół, które pomagają w normalizacji poziomu cukru, to jest w ogóle klucz do sukcesu. Tutaj jak zerkniecie na roślinę i tutaj mamy naprawdę szerokie portfolio roślin, to jest coś, co łączy te rośliny. Mianowicie jest tu pozytywny wpływ na pracę trzustki, która odpowiada za produkcję insuliny. I drugi aspekt to jest uwrażliwianie komórek ludzkiego ciała na tą już wyprodukowaną insulinę. Czyli jak już ta insulina jest w naszej krwi, to ta insulina powinna wpływać na nasze komórki, żeby one sobie prawidłowo odżywiały się tą glukozą. Tak naprawdę to jest taki podstawowy mechanizm. Czyli uwrażliwiać komórki na insulinę i produkować odpowiednią ilość insuliny. To jest podstawowy element tych wszystkich roślin, które tutaj macie, jako taki podstawowy element wpływający na metabolizm glukozy. Oczywiście jest tu kilka innych też elementów, jak na przykład zwiększona ilość błonnika, czy też rośliny, które będą zwiększały metabolizm, czyli będą przyspieszały spalanie tej glukozy, czyli na przykład ekstrakt z kozieradki, która jest adaptogenem. Tak? Także zwróćcie uwagę, że tutaj zaciągnęliśmy do pracy, do tej normalizacji poziomu cukru bardzo wiele wspaniałych
roślin. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że przepęklę ogórkowatą to musicie Państwo znaleźć w internecie i zobaczyć, jaka to jest niesamowita roślina. Ja już nie wspomnę o tym, że łopian większy, tak, czyli korzenie łopiana większego, to jest w ogóle w medycynie tej wojennej pokarm zawierający wspaniałe substancje odżywcze i bardzo dużo naturalnego białka. Więc też wspomagający, jakby był głód, to się zjada korzenie łopianu. To takie ciekawostki, jakbyście chcieli sobie coś tam jeszcze dodatkowo wiedzieć na ten temat. Ale przepękla ogórkowata, zobaczcie sobie w internecie, jaka ona jest piękna. Nie można sobie wyobrazić prawidłowej pracy naczyń krwionośnych i elastyczności tych naczyń krwionośnych bez poprawy profilu lipidowego, czyli bez tak naprawdę poprawy metabolizmu cukru i tłuszczu w wątrobie. Drugi element tej normalizacji, czyli tak jak mamy balsamowiec, amle, bakopę czy ekstrakt z awokado, czyli składniki tej mieszanki LDL-HDL, ich rolą jest wpływać na komórki wątroby, żebyśmy mieli sprawną wątrobę i żebyśmy metabolizm tych lipidów mieli prawidłowy. Proszę pamiętać, że jednym z pierwszych zaburzeń, czy jednym z pierwszych etapów marskości wątroby jest powolne otłuszczenie wątroby. To nie dotyczy jej otoczki wokół, czyli tam pod torebką wątroby nagle się jakiś tłuszczyk zbiera, że ona jest w takiej poduszeczce. Nie. Po prostu ten tłuszcz wnika w głąb wątroby, wypiera zdrowe komórki wątrobowe. Przez rozrastający się tłuszcz dochodzi do zaniku prawidłowo pracujących komórek wątroby. Później wnika w to wszystko jeszcze, tam powstaje tkanka łączna i tak naprawdę stopniowo ta wątroba obumiera. Z powodu zaburzeń lipidowych i z powodu takiego wewnątrzdrazikowego otłuszczenia tej wątroby, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Także tutaj kolejny element, na który zwracamy uwagę, który powinniśmy brać pod uwagę, to w tym wypadku będzie mieszanka LDL-HDL. Czyli tutaj zobaczcie Państwo ekstrakt z liści drzewa oliwnego, balsamowiec, amla, czyli liściokwiat, bakopa, beta-sitosterol i ekstrakt z awokado, czyli smaczliwki. Takie składniki zaciągnęliśmy do pracy po to, żebyśmy mieli znormalizowany, prawidłowy profil lipidowy. No i ostatnia rzecz, podkreślaliśmy, tu jest ważny element. Otóż resweratrol, taki zwykły w proszku, szanowni Państwo, jak mówiła moja wspaniała pani profesor, to on nie jest dobry do suplementacji. Dlatego specjalnie stworzona została postać liposomalna resweratrolu, po to, żeby resweratrol docierał do miejsc, w których jest potrzebny. Jak Państwo zobaczycie, poczytacie troszeczkę na temat resweratrolu, to jego wejście w metabolizm jest specyficzne i żeby ułatwić mu jego pracę, czyli ułatwić mu jego rolę w walce o wasze zdrowie, ekstrakt z rdestowca i ekstrakt z winorośli został skomponowany wraz z witaminą B1 w formie liposomalnej, szanowni Państwo, czyli mamy tutaj fosfolipidy, które tak naprawdę, tak jakby to powiedzieć, zanoszą ten resweratrol i te składniki dokładnie w miejsce, w którym one są potrzebne. Czyli najczęściej, szanowni Państwo, to są po prostu nasze naczynia krwionośne i nasza wątroba, gdzie to te substancje aktywne są potrzebne. I jest jeszcze taka tętniąca grupa docelowa, czyli po prostu nasz mięsień, komórki naszego serca, które dzięki tym substancjom będą lepiej oddychały, będą lepiej odżywione i będą lepiej nam służyć, nie będzie z nimi problemu. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję dzisiaj za uwagę. Przypominaliśmy sobie dzisiaj trochę informacji na temat nadciśnienia, co to jest to nadciśnienie.
zachęcam Państwa do tego, żebyście pamiętali o tej roli, naszej roli dbających o zdrowie, czyli nasza codzienna dieta, aktywność fizyczna, relaks, zdrowy sen. To są tak naprawdę ci nasi pierwsi i najważniejsi lekarze, czyli my sami. A dopiero później, kiedy już dzieje się coś niedobrego, możemy myśleć o tym, że leki mogą nam, albo tak powinno być, pomóc w powrocie do zdrowia, bo przecież naszym celem nie jest branie leków przez całe życie. Naszym celem jest być zdrowymi i właściwie po to to całe zamieszanie przecież z chodzeniem do lekarza. Także życzę Państwu wszystkiego dobrego, życzę zdrowia, tej uważności i zachęcam wszystkich Państwa, którzy nie daj Boże palą jeszcze papierosy, żebyście to świństwo straszne, tego mordercę po prostu wyrzucili raz na zawsze i o tym zapomnieli. Także wszystkiego dobrego. Webinar, Szanowni Państwo, jest nagrany, także możecie Państwo zawsze z niego korzystać, polecać go innym osobom. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy.